Boże, lud Twój czcią przejęty, Twoich dzieł wszechmocno głosi. Oczy na Twój ołtarz święty, serce swego Ciebie wznosi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Wielkopostna pielgrzymka osiąga swój półmetek. W dzisiejszą niedzielę Laudare, nawet szaty liturgiczne są, mogą być inne, różowe, nie fioletowe. Jest to okazja, byśmy uczynili rachunek sumienia, jak przeżywamy czas paschalnego przygotowania. Czy zbliżamy się do Pana Boga i drugiego człowieka, czy też nie? Rozważana w Ewangelii przypowieść może być pomocą, by odpowiedzieć na te pytania, by określić, na jakim etapie drogi nawrócenia i przemiany życia jesteśmy. A Bóg, jak miłosierny Ojciec z przypowieści, czeka, bo nieustannie chce okazywać nam swoją miłość i obdarzać łaską. Pozwólmy Mu działać i zobaczmy, jak jest dobry i miłosierny. Przedstawmy miłosiernemu Ojcu wszystkie sprawy, które nas tu gromadzą. I w akcie pokuty błagajmy o miłosierdzie dla nas. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, myślą głową czynnych wiedzach. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą. Spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen.
Czytanie z Księgi Jozuego. Pan rzekł do Jozuego: Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy chleby pszaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan. Oto Słowo Boże. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni, niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Zabiorę się i pójdę do mego Ojca i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Chwała Tobie, Królu wieków.
świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod ostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przybywał na polu, gdy wracał i był blisko domu, słyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy, właściwie nasze rekolekcje dobiegają końca i naprawdę nawet tego nie planowałem. Wiedziałem, że ta Ewangelia będzie, ale jakoś nie chciałem jej wpleść, nie myślałem sobie, że jakoś ją wpletę w te nasze rozważania o tożsamości mojej jako chrześcijanina. Doświadczaliśmy i mówiliśmy sobie o spotkaniu. Mówiliśmy sobie, że jest ważna bliskość. Mówiliśmy sobie, że jest też potrzebne wytrwanie, wytrwałość. To wszystko prawda, ale najważniejsze jest tak naprawdę to, że mi bardzo zależy. Że bardzo mi zależy na tym, żeby spotkać Chrystusa, żeby być blisko Niego. I wytrwałość pomoże mi w tym, żeby być świadomym, wiarygodnym i prawdziwym chrześcijaninem. Ale drodzy, tak sobie wczoraj pomyślałem, że to piękna Ewangelia. I kiedy wczoraj wróciłem do domu na modlitwie wieczornej, komplecie, to jest taka godzina brewiarzowa, naszła mnie pewna myśl. Chcę się podzielić z wami tą myślą. Drodzy, jak tu wszyscy jesteście, gdybyśmy teraz zrobili pośród nas, tutaj obecnych, sondę. Taką sondę rzeczywiście, jak się robi czasem na ulicy. Pytanie byłoby jedne. Czego potrzebujemy w życiu? Biorąc pod uwagę doświadczenia nasze dzisiejsze, to jak przeżywamy naszą codzienność, czego potrzebujemy w życiu? Myślę, że pośród wielu odpowiedzi, pewnie wiele, ktoś by chciał pieniędzy, ktoś by chciał nowy samochód, coś jeszcze, jeszcze, jeszcze. Myślę, że najwięcej odpowiedzi by było takich, że najbardziej teraz potrzebujemy nadziei.
potrzebujemy nadziei, ponieważ pandemia nas strasznie sponiewierała. Wlała w nasze serce niepewność, lęk. Nie widzieliśmy uśmiechu sąsiadów, bo wszyscy mieli maseczki. Baliśmy się wychodzić. Jeszcze na początku nie dopuszczaliśmy takiej możliwości, że ona będzie w Polsce. Dobrze, gdzieś w Chinach, gdzieś w Afryce. Tam zawsze są jakieś zażywia niepokoju, wojny, ale nie u nas. I nagle doświadczyliśmy, że odchodzą, umierają ludzie nam bliscy. Z naszych rodzin, nasi sąsiedzi. I wszyscy z nadzieją oczekujemy końca pandemii. Żeby się to wszystko zakończyło. Drugim słowem, czego potrzebujemy, myślę, że obecnie byśmy potrzebowali pokoju. Byśmy potrzebowali pokoju, bo doświadczamy tego, że wojna jest u naszych bram. I drodzy, to jest smutne, ale powtarza się historia. W ubiegłym wieku, kiedy zaczynał się wiek XX, byliśmy pewni siebie, jako ludzkość. Otaczał nas wszechogarniający postęp w każdej dziedzinie. Techniki, medycyny, chemii, biologii. Byliśmy niczym, w cudzysłowie, bogowie, pewni siebie. Świat był u naszych stóp. Pierwsza wojna to zmieniła. W 1914 roku. To też w zamierzeniu Austro-Węgier miała być tylko operacja. Coś bardzo prostego, chwilowego. Ci młodzi ludzie, którzy szli na front wtedy, latem, w czerwcu, szli na 2 tygodnie. Maksymalnie na miesiąc. Ta wojna trwała 4 lata. Potem chwila spokoju, była druga wojna światowa. Śmierć, zniszczenie, ludobójstwo, okrucieństwo. Wydawało się, że Bóg opuścił świat. I drodzy, pomiędzy jedną wojną, a drugą, promyk nadziei. Promyk nadziei, bo to właśnie w naszym mieście, w lutym 1931 roku, Bóg przychodzi do siostry Faustyny z prawdą o swoim miłosierdziu. Siostra Faustyna po raz pierwszy tu, w naszym mieście, w Płocku, widzi Jezusa, który jej zostawia misję. Powiedz światu o moim miłosierdziu. Powiedz światu o moim miłosierdziu. I drodzy, to pragnienie jest ciągle aktualne i żywe. Pragnienie nadziei i pokoju. Ono ma swoje spełnienie w miłosierdziu Bożym i do Niego się uciekajmy. Ale dobrze, wróćmy na chwilę, to były takie moje przemyślenia wczoraj wieczorne. Nie chcę być prorokiem zagłady. Nie, nie, to nie chodzi o to. Tylko tak dosłownie zobaczyłem, że naprawdę historia jakby zatoczyła koło pewna. Pewna historia. Wróćmy do Ewangelii. Co możemy powiedzieć o Synu? Najpierw Jego weźmiemy. Będę mówił o Nim brzydko. Młody. Marnotrawny Syn, młody. Trochę z Niego wredny gość. Bardzo. Dlaczego? Przecież podział majątku zazwyczaj dokonuje się po śmierci. Podział majątku dokonuje się po śmierci. On nie chce czekać. Pokazuje w ten sposób i daje odczuć ojcu, nie jesteś dla mnie ważny. Żyjesz czy nie żyjesz, daj mi kasę. Daj mi moją część. Możesz żyć, mi to obojętne, możesz też nie żyć. Daj kasę już. Totalne odwrócenie się od ojca. Nie zależy mi na Tobie. Ojciec nic nie mówi. Oddaje mu jego część. I kiedy ten cały swój majątek przeimprezował, przehulał, gdy doświadczył biedy, nędzy, upodlenia, w końcu dochodzi do jakiegoś sensownego wniosku. Chyba resztką mózgu. Do sensownego wniosku powraca. Ale drodzy, jest świadom tego, co zrobił. Zrzekł się godności syna. Ubliżył ojcu. Jest świadom tego, co zrobił. On wraca nie jako syn. On wraca jako najemnik, jako niewolnik.
bo u Ojca nawet niewolnik ma lepiej. Nie ma odwagi, by powrócić jak syn i jako syn. Nie ma. Dobrze, tyle wiemy o naszym młodym, o synu marnotrawnym. A ojciec? Ojciec przywraca mu godność dziecka. Ojciec przywraca mu godność dziecka. I tyle. Drodzy, każdy z nas wie, każdy z nas, co znaczy odwrócić się od Boga. Każdy z nas doświadczył bardziej, może mniej, częściej czy rzadziej, doświadczył grzechu. On na początku roztacza przed nami piękne perspektywy. Jest taki nęcący, a kończy się na upodleniu, kończy się na nałogu, kończy często na zniszczeniu siebie, bliskich, rodziny. I drodzy, oby wtedy przyszła ta refleksja, jak u tego syna, chcę wrócić. Chcę wrócić. Odzyskam wtedy godność dziecka Bożego. Bóg w swoim miłosierdziu czeka na mnie z otwartymi ramionami. Co więcej, nie moralizuje, nie poucza. A mówiłem ci, synku, a widzisz, nie? I nawet mnie nie zatrzyma, kiedy kolejny raz próbuję odejść. Taki jest właśnie Bóg miłosierny. Zawsze czeka na moje powroty i zawsze ma otwarte ramiona. Drodzy, odkrywajmy prawdę o Bożym miłosierdziu. Szukajmy w naszym życiu takich miejsc, takich zdarzeń, wydarzeń, w których Bóg nas odnajdzie, w których wychodzi nam naprzeciw. Chociażby Kościół, chociażby sakramenty, chociażby wspólnoty w Kościele. Tam każdy z nas może znaleźć swoje miejsce. Dzięki nim i w nich Bóg przywraca nam godność. A jeśli ciągle trudno mi przyjąć i ciągle pozostaję zamknięty, albo sam próbuję rozwiązać swoje problemy, sam próbuję się wykaraskać z moich grzechów, pamiętajmy, Bóg, który jest miłością, przemienia serca. On otwiera nasze oczy. On nie pamięta złego. On jest miłością, która zawsze czeka na nasze powroty. Drodzy, no właśnie, bo tak sobie uzmysłowiłem wczoraj, że dorośli są najbardziej, no właśnie, poszkodowani. Bo liczbę śpiewałem piosenki, dwie, czy nam już nie pamiętam, dwie chyba, tak. Ponieważ dorośli nie mieli tych piosenek, to dzisiejsze spotkanie zakończy piosenką. O tak. Zakończę piosenką bardzo prosto, na kto się załapie w lot, nie śpiewa razem ze mną. Ojciec ciągle czeka, wróć, synu, wróć, dłużej nie zwlekaj, wróć, synu, wróć, bo twój ojciec ciągle czeka, wróć, synu, wróć, dłużej nie zwlekaj, bo miłość przemienia serca, bo miłość otwiera oczy, bo miłość nie pamięta, czeka na powroty. Bo miłość przemienia serca, bo miłość otwiera oczy. Bo miłość nie pamięta, czeka na powroty. Wróć, synu, wróć. Wróć, synu, wróć. Synu, wróć. Wróć, synu, wróć. Pamiętajmy, że Bóg, który jest miłością, czeka na nasze powroty. Amen.
Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga. Ojca naszego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy, dziarami i niedziarami, i jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, psalmisty, wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Przedstawiajmy Bogu sprawy Kościoła i świata. Boże, bogaty w miłosierdzie, pomóż spowiednikom, egzorcystom i kierownikom duchowym stawać się świadkami Twojej nieskończonej miłości i dobroci. Ciebie prosimy. Boże, bogaty w miłosierdzie, udziel rządzącym ducha mądrości i sprawiedliwości, aby potrafili wspólne dobro, jakim jest nasza ojczyzna, przedłożyć nad własne, partykularne interesy. Ciebie prosimy. Boże, bogaty w miłosierdzie, spraw, aby nawracający się oraz podejmujący w Wielkim Poście zdecydowaną walkę z nałogami i grzesznymi przyzwyczajeniami, odczuli wielkość daru, którego im udzieliłeś. Ciebie prosimy. Boże, bogaty w miłosierdzie, zakończ wojnę w Ukrainie, a Polskę obdarz nieustającym pokojem. Ciebie prosimy. Boże, bogaty w miłosierdzie, wspieraj chorych w dźwiganiu krzyża cierpienia, a wszystkich zmarłych przyjmij na wieczną ucztę w Twoim Królestwie. Ciebie prosimy. Boże, bogaty w miłosierdzie, daj, aby wszyscy członkowie naszej wspólnoty wykorzystali dobrze pozostałe dni Wielkiego Postu oraz czas życiowego pielgrzymowania na tym świecie. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, widzimy, jak jesteś dobry i zasłuchany w głos swoich dzieci. Wysławiamy Cię i błogosławimy teraz i na wieki wieków. Amen. Siostry i bracia, ofiary, które złożycie na tacę, będą przeznaczone do dyspozycji ojca rekolekcjonisty, który powiedział, że te ofiary przeznaczy na duszpasterstwo młodzieży salezjańskiej. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, z radością przynosimy Tobie dar na ofiarę, która nas uzdrawia i pokornie Cię prosimy, abyśmy ją złożyli z należytą czcią i z żywą wiarą za zbawienie świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Albowiem pozwalasz Twoim wiernym co roku z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby gorliwie oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia, przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego. Dlatego z aniołami i archaniołami, z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, są niebiosa i ziemia. Święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy Cię, swoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrasta w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Piotrem, biskupem Mirosławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który umacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który umacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który umacisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
Oświeć nasze serca światłem swojej łaski, aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza miłość ku Tobie szczera. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszenia duszpasterskie.
Jutro od godziny 13 odwiedzimy wszystkich chorych z posługą sakramentalną, którzy zostali zapisani. Istnieje jeszcze taka możliwość, aby zapisać swoich bliskich na taką wizytę duszpasterza z sakramentami. Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od godziny 7 i po południu od godziny 16:15. Tego dnia nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godzinie 16:15 dla dzieci, 17:30 dla wszystkich i o 19:00 dla młodzieży, ale też również dla wszystkich, którzy chcieliby przyjść na tę drogę. Sobota to pierwsza sobota miesiąca, tradycyjnie msza święta o godzinie 8:00, wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny i nabożeństwo pierwszosobotnie. 8 kwietnia o godzinie 19:00 odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami naszego osiedla. Już dziś serdecznie na nią zapraszamy. Kończą się nasze rekolekcje. Serdecznie dziękujemy ojcu Marianowi Chaleckiemu za poprowadzenie naszych wielkopostnych ćwiczeń duchowych, dzięki którym przypomnieliśmy sobie, co składa się na naszą chrześcijańską tożsamość i czego powinny dotyczyć nasze osobiste nawrócenie. Życzymy wielu łask Bożych na przeżywanie czasu Wielkiego Postu oraz radości ze spotkania ze zmartwychwstałym Panem. To tyle ogłoszeń duszpasterskich. Niech dobry Bóg nam błogosławi na nadchodzący tydzień. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.